Cześć, siemano, cześć widzowie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat dzisiejszego filmiku, słuchajcie, farmazon. Co to znaczy farmazon? Kto jest farmazoniarzem i w ogóle? Ale chodzi o temat farmazon. Jak wiecie, nasze relacje pomiędzy Jarkiem a moje są gorące. W sensie, że ja powiedziałem, że on nie ma żony, ma kuzynkę, że ja powiedziałem to, a nie tamto, że ja zadzwoniłem do jego kumpla w rozmowie telefonicznej, zadał mi pytanie, dlaczego ja kłamię, dlaczego Jarek nie ma żony i temat się urwał, nie było odpowiedzi. Słuchajcie, drodzy widzowie, o co chodzi z Jarkiem? Z Jarkiem chodzi o to, że największym farmazonem, jakim jest, to jest Jarek. W momencie, kiedy zaczęliśmy współpracę z Jarkiem, nagrywaliśmy filmiki, jeździliśmy po Londynie, zwiedzał centrum miasta krótszymi ścieżkami, no razem ze mną, dzięki mnie i w ogóle tam. Nie będziemy teraz tutaj rozstrzygać, kto komu pomógł, kto komu coś tam, no wiadomo. Rado swoją osobowością, swoim wizerunkiem napędził nie jeden kanał, a przede wszystkim i w ogóle to Jarka kanał. Druga sprawa, słuchajcie, sprawy z Jarkiem zaczęły się nie układać w momencie, kiedy Jarek stracił swoje konto na YouTube, które zostało niby skradzione, słuchajcie. W tym okresie, co nagrywaliśmy, tam już było dosyć sporo subskrybentów, ten kanał miał monetyzację, miał no wszelkie narzędzia do tego, aby funkcjonować i zarabiać na YouTube. No i pewnego razu Jarek, słuchajcie, wyjechał do Polski na święta bodajże. To było jakoś na święta, Wigilia była 24. Wypłata z YouTube była 25. Jarek chyba bodajże przed samą Wigilią, przed samymi świętami, już po jego wyjeździe, dzwoni do mnie z Inowrocławia i mówi, że mu konto ukradli, że włamali się na konto, te konto zostało skradzione, nie może nic zrobić, nie może wejść, nie może wpisać logingu, hasła i w ogóle itp. itd. Ja wiem, no jak to? No i tam, wiecie, rozmowa się potoczyła, co Jarek mi przedstawił, nie, że no słuchaj, to konto zostało skradzione, ja nie wiem jakim cudem, jak, ktoś się po prostu wjebał, nie? No słuchajcie, ja nieświadomy niczego, ja nie wiedząc nic o YouTubie w tamtym okresie, tylko tyle, co występowałem na różnych filmikach, nagrywaliśmy różne filmiki, to była cała moja wiedza na temat YouTube'a. Ja mówię, no dobra, trudno, stało się, ale ja będę odzyskiwał, słuchaj, dobra, odzyskujemy, ja nie będę tu się rozgadywał. Słuchajcie, przyjechał Jarek ze świąt, no spotkaliśmy się, mówi, no tyle pracy, tyle tego wszystkiego, nie ma nic, no trzeba zacząć od nowa. No i Jarek założył nowy kanał, Jarek na emigracji, zaczęliśmy nagrywać na ten kanał i w ogóle. No i po pewnym czasie ja się pytam, jak sprawy związane z odzyskaniem kanału. No i to jest pierwszy farmazon Jarka, który stwierdził, że te konto zostało skradzione. No Jarek mówi, dobrze, już moi prawnicy, moja kancelaria, Bóg wie tam jak to zwał, już się tym zajmują, już jest wszystko, już piszę do Google, już piszę do YouTube'a, dostałem już tam, nie wiem, osobę odpowiedzialną za to, kontaktuje się z tą kobietą, ale ona jest niekompetentna, ona coś tam, no jak to Jarek, wszyscy są dookoła niekompetentni, tylko on jest wspaniały, wszechwiedzący i w ogóle. Dobra, nie ma problemu. Słuchajcie, minął jakiś okres czasu, o tym koncie nic nie było wiadomo, nic nie tego, ucichło, no i pewnego razu Jareczek wpada i mówi, słuchaj, dość, że ukradli te konto,
to jeszcze jakieś brazylijskie seriale, filmy tam wrzucają. Mówię, Matko Boska, no dobrze, czyli ktoś zarabia na tobie. Słuchajcie, nie, ucichło to już wszystko, wszystko było tam z tym kontem prawie, że no, zapomniane poszło, bo jest ten drugi kanał, idzie dobrze wszystko. Pach, słuchajcie, odzyskuje Jareczek konto, ale już bez zawartości zarobionych pieniędzy, bez zawartości stanu konta tego, zostało wyczyszczone, ale odzyskał konto. Odzyskał konto wraz z całymi wszystkimi filmikami, wyobraźcie sobie. No to jest jeden z jego farmazonów, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć, bo ja już teraz wiem, jak wyglądają sytuacje skradzionych kont, to i tamto, i tamto. Ale to nic. To jest pierwszy farmazon Jarka, który został, ja mam o to do niego żal, że on już w tamtym momencie walił. A ja wiem, dzięki komu. Do tego dojdziemy, słuchajcie, drodzy widzowie. No już wtedy wiedziałem, że on coś tam zaczyna kombinować. Wszelkie dokumenty, które on krzyczy, że posiada. No jeżeli skoro on posiada te dokumenty, to ja też powinienem te dokumenty posiadać. A mam tylko dwa dokumenty od Jarka. Jeden to jest jeden odcinek wypłaty. I to drugi dokument, to też jest drugi wycinek wypłaty, który też, słuchajcie, można by było wziąć pod lupę i porozmawiać o tym, nie? Ale palto już licho, palto 6. Kolejną sytuacją, która największym farmazonem, jakim było i w ogóle, to było to, że ja ukradłem mu ponton, który był zakupiony z pieniędzy z donate'ów i w ogóle, bo to Jarek tym wszystkim oporządzał, ja nie miałem konta bankowego, ja no nie miałem nic w tamtym okresie, nawet paszportu nie miałem, jak z nim nagrywałem, bo no nikt nie chwapił się pomóc, zorganizować, odłożyć parę złotych, albo choćby nawet tam w tamtym okresie, gdzie no nas ludzi oglądało mnóstwo, ktoś by tam odżałował te parę złotych dla szaleciarza, żeby sobie ten paszport zrobił, może będzie mu lepiej, może się ogarnie, może coś tam, nie? Ale nawet tego nie był w stanie pomóc, no bo kamerka ważniejsza. No i słuchajcie, i wtedy zaczęły się problemy. Problemy zaczęły się z Jarkiem w momencie, kiedy ja wyjechałem z Londynu. Słuchajcie, i wtedy był największy farmazon, jaki mógł Jarek zrobić na przykład na temat Rado. Bo w momencie, kiedy ja wyjechałem z Londynu, drodzy widzowie, to Jarek nagrał na mnie 11 filmików, to znaczy na mnie, o mnie nagrał, 11 filmików, w których przychodzili, to tak jak dzisiejsza sytuacja. No cześć, siemanko, tu tego, idąc kanałem, wzdłuż kanału, no cześć, siemano, spotkałem pijanego Polaka pod sklepem, żebym mu coś kupił. Jedynym pijanym Polakiem pod sklepem, którym byłeś, to pewnie ty. Taka jest prawda. No i to takie właśnie nagrywanie, wiecie, farmazon tu tego, no i się zaczyna. I mówi tak, no cześć, w dzisiejszym odcinku blogu, i te jego już nieszczera mina, już wiemy, że idzie farmazon, bo jego bardzo szybko idzie rozgryźć. Słuchajcie, no i zaczyna. Nalot, nie nalot, nie chcę skłamać, ale mniej więcej wam powiem, jakie tam tytuły były. Rado winny pieniądze, ludzie mnie nachodzą. Zrobił filmik, który miał tam ponad 30 tysięcy wyświetleń, albo i więcej nawet. Jak to ludzie Albańczycy, ludzie innej nacji, innej narodowości, no on tam to upiększał, żeby nie obrazić ludzi, przychodzą po moje długi. Słuchajcie, no to ja nie wiedziałem, że będąc na ulicy, żyjąc z dnia na dzień i w ogóle później ta wegetacja w tym Londynie, niby że lepiej jest, no bo dach nad głową i w ogóle, ale ta wegetacja, że mnie ludzie nie znaleźli, że fatygowali się do Jareczka, do domu. To był pierwszy farmazon, który zrobił po wyjeździe na mnie z Londynu. Że ja ludziom wiszę pieniądze, że mnie grupy ludzi szukają, żeby odzyskać pieniądze. No i wyobraźcie sobie, oglądając Rado na YouTubie, na shortach,
pokazując, przemieszczając się, gdzie ja jestem, nikt tych pieniędzy nie mógł odzyskać, tylko musieli nękać biednego Jareczka. Drugą sprawą, którą zrobił Farmazon dla wyświetleń i w ogóle, było to, że nachodzi go policja. No wiecie, i to jest kolejny jego blok. No cześć, siemano, słuchajcie, taka sytuacja. Przyjeżdża policja w sprawie, no wiecie kogo, nie będę mówił kogo, pana R. Nawet odwagi człowieku nie masz, albo nie wiem, już jaj nie masz, żeby powiedzieć rado, szaleciarz. Ty tylko potrafisz powiedzieć chory człowiek, tabletek nie wziął. Szkoda, że jak współpracowaliśmy i ciągłeś korzyści, nie mówiłeś, że jestem chory, że nie wziąłem tabletek. Ty kurwa dobry jesteś, cieścio gniotuch. Dobry cieściunio jesteś, gniotuch. Ale słuchajcie, że przyjeżdża policja i pyta o pana R, czyli pyta o pana Rado. Gdzie on jeździ, on przebywa? No słuchajcie, 5 milionów kamer albo 10 milionów kurwa kamer w Londynie, nikt nie może znaleźć Rado, wszyscy nękają biedną baranicę, biednego baranka. No śmiech śmiechem, dla co niektórych tutaj z was to może wydawać się dziwne. No ale że do Jareczka przyjeżdża policja i szuka Rado. No i on na tych odcinkach, słuchajcie, on tam gada, że długi, że to, co on tam znowu nawywijał, że go ta policja szuka. To był drugi farmazon, który na mnie zrobił. Trzecim farmazonem, który zrobił, był w 100% pewny, zrobił aż live'a, gdzieś tam przybiegł, skądś usiadł, przyciemnił tam te swoje, kurwa, rekiny w tym akwarium. Wyłączył nawet pompkę, bo mu mikrofon zbierał bulgotanie, pal licho, że one się tam duszą, te jego kurwa szczupaki. Słuchajcie, mam wiadomość z pierwszej ręki i w ogóle, pan, no wiecie o kogo chodzi, o tego pana, co nagrywałem z nim. Deport i dobrze, czas najwyższy sprzątać lody z takich ludzi jak pan R. Dostał deport, no i na tym live'ie tam około półtorej godziny nic innego nie robił, jak nadawał na Rado, że już skończyło się, że to trzeba mieć dokumenty, że to trzeba mieć Bóg wie co, żeby zostać. Brexit, tak krzyczał, że nie będzie Brexitu, Brexit wprowadzili. Oczywiście ja byłem za tym, żeby Brexitu nie było, a co niektórzy, jak myśleli, że jak Brexit wejdzie, to szaleciarza od razu spakują i pierwszą klasą biznes lot Warszawa City. Nie, ale to Jareczek zrobił. Czyli napędził na mnie cały ten wir hejtu, gdzie tam się posypało bardzo dobrze szaleciarzowi. Dobrze, niech go wywożą. O, policja go szuka, w końcu będzie siedział. Pieniądze, nie przejmuj się Jareczku. Oberżną głowę gdzieś na ulicy wrzucą do kanału, będziesz miał o czym filmik robić, jak go znajdą. Zobaczcie. Funkcjonuję, żyję, chodzę, nie narzekam, mam się wyśmienicie, wspaniale. A on co? Jeszcze wycina tam pod konteksty z live'a, mówi, bezcenna mina, nie wiem, tam żona, partnerka, kto tam. Słuchaj, nawet jak się wypowiadasz o Alinie, to wypowiadaj się w sposób taki, gdzie byś jej nie uraził. A druga sprawa, ja nie przypominam sobie, żeby Alina wyrażała zgodę na opubliczanie swojego wizerunku. Więc też się nad tym zastanów. Kolejną rzeczą, Jareczku, jak wymachujesz ręką, że mnie ręka sprawiedliwości dorwie, to już raz próbowali mnie doprowadzić do tego, żeby mnie ręka sprawiedliwości zasięgła. No niestety nie udało się. Też maczałeś w tym palce. Słuchajcie, w momencie, kiedy doszło do zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje na kanale u Jacentego, całym kurwa organizatorem tej zgody kto był? Bułka. Największy farmażoniarz Londynu. Spod polskiego sklepu, gdzie go pijani Polacy zaczepiają. On był jednym z największych tych organizatorów tego pojednania. To zobaczcie, jak już fałszywie wobec mnie postępował. Knuł. Tylko teraz jest druga strona medalu. Jakie korzyści jakie korzyści on czerpał z tego, że
co, Jacenty go tam uwzględni gdzieś tam na live'ie, pochwali. Pokazaliście klasę obydwoje w momencie, kiedy była transmisja, co Radona wyrabiał w Londynie, w Glasgow, gdzie było robione pomówienie o Rado przez Jacentego, to wyobraźcie sobie, żeby zaistnieć bułeczka, to aż wpłacił 50 zł donate'u, żeby wyskoczyło na pierwszym miejscu, że tam Jarek na emigracji wpłacił. Jakie farmazony tłumaczyłeś dla mnie na temat Jacka? A później po cichu on do ciebie dzwoni, wy tu się ugadujecie, przyjeżdżasz i wciskasz mi kurwa, bierzesz misia na sztuczny miód. Pal licho, Rado Jeleń dał się zrobić. Tego drugiego razu już nie będzie, już nie popełnię tego błędu. A wracając, drogi Jarku, do tego, że mnie ręka sprawiedliwości dotknie, to powiem ci tak, to ciebie dotknie ręka sprawiedliwości i twoich przyjaciół. Bo nikt nie jest głupi, bynajmniej, no może mądry też nie jestem, ale na tyle jestem inteligentny i w ogóle, że wiem co, gdzie i gdzie uderzyć. Słuchajcie, drodzy widzowie, po ostatniej publikacji filmiku, live'a, tych dwóch live'ów, bo mi tam prąd się, to znaczy bateria mi padła w laptopie, otrzymałem taką wiadomość. Jeżeli mówisz o sprawiedliwości i że ręka sprawiedliwości, no to sprawiedliwość musi być. Kolejną rzeczą, którą też mówisz, że ja, że jestem osobą chorą, dziwię się, że współpracowałeś tyle czasu z chorą osobą. Zaraz znajdę, słuchajcie, to jest chwilka tylko dla mnie, bo tych wiadomości trochę tu jest, a ja nie chciałbym... O! Proszę. Pisze niejaki pan Rafał Rafał. I tu jest jego nick. O, słuchajcie, tu jest jego nick. Pan Rafał pisze tak. Posłuchaj mnie, pierdolona kurwo. Cytuję. Posłuchaj mnie, pierdolona kurwo. Przez Rado będziesz miała będziesz kurwo gwałcona. Uważaj na siebie, jak będziesz wracała z pracy, bo możesz wpierdol dostać. Jeszcze słowo na temat Jarka i masz dziwko po gaciach. Nawet nie będziesz wiedziała, z której strony. Jarek cię nie obrażał, Jarek nic na ciebie nie mówił. Rado sobie to wymyślił. A jak taka kurwo jesteś poszkodowana, to pokaż dowody. Wiem, gdzie twoja kuzynka mieszka. Raz jak wjadę wam na chatę z kumplami dziwko rozjebana, będzie ściągła mi chuja z połykiem. Więc lepiej uspokój swojego chłopa, to ostrzeżenie. I tu proszę bardzo, proszę państwa, otrzymałem taką wiadomość. Ja nie wiem, czy to będzie widać, czy to telefon wyłapie, czy nie wyłapie. Wyłapie. Słuchajcie. I co? I co teraz na to powiesz? Nagraj z 10 filmików, z 15 blogów nad kanałem, rowerkiem, nie wiem, na patio. Co ty na to? Drodzy widzowie, nie może tak być, że w momencie, kiedy ja nagrywam, coś mówię, coś tego, jest przytaczana Alina do tego. Alina się nie udziela. Alina powiedziała to, co powiedziała. Powiedziała, a Jarek ma żonę. I on to szybko wyciął, ale nie puścił dalej. I jeżeli chodzi o rękę sprawiedliwości, no to ręka sprawiedliwości cię dotknie, bo ja już złożyłem odpowiednie zeznania w odpowiedniej instytucji. Być może obejdzie się bez tego, że będę musiał jechać do Londynu. Ale już są poczęte kroki i to się skończy. A jeszcze chcę napowiedzieć, że w momencie, kiedy Jareczek mówi, zadzwonił do mojego kumpla Krzysia, to chcę ci powiedzieć, najpierw się zastanów, co mówisz, a później krzycz. Bo dzwoniąc do twojego kumpla Krzysia, ja nie dzwoniłem do twojego kumpla, tylko dzwoniłem do swojego przyjaciela, kolegi, którego poznałem na 40. jego urodzinach. Do tego kolegi, którego jeździsz, to ja go poznałem, bo Krzysiu zaprosił mnie na 40. urodziny.
Pojechałem pociągiem, odebrał mnie z pociągu ze stacji do swojego domu, mnie zawiózł na imprezę, na 40 urodzinach, wszystko pięknie, cacy. Później poznałeś Krzysia dzięki Rado, bo chcieliśmy nagrać razem coś tam, przypomnieć ci, co mówiłeś na temat Chrisa, bo tu chodzi, drodzy widzowie, o Chris and Show, gdzie bardzo serdecznie zapraszam na kanał. My razem zrobiliśmy tam filmik ja, Jarek i Chris. I ty mówisz do mojego kumpla, owszem, zadzwoniąc, ja jak dzwonię do Chrisa, ja nie pytam się, z kim on jest, czy coś. W momencie, kiedy do niego dzwonię, a odbiera telefon, to znakiem tego, że może rozmawiać. Ja rozmawiam, co słychać, co tam tego, jak tam się czujesz, jak tego, Chris, jak rodzinka. A tu proszę ciebie, proszę was, znikąd, ni zowąd, I on jest zdziwiony, że ja do niego, ja powiedziałem tylko tak, do ciebie nie dzwonię, jak chcesz, to zadzwoń do mnie, pogadamy. To co powiedziałeś? Powiedział, słuchajcie, tak, dobra, weź spierdalaj, telefonów nie odbierasz. Nie odbieram telefonów, bo ty do mnie nie dzwonisz. Ty tylko potrafisz się nagrać, jak wypijesz ciut za dużo żółte gazowane i słodkie, to tobie odbija, nagrywasz się na WhatsAppie, przekaż temu melepecie, że już mu wszystko wybaczyłem, wybaczam mu to jego alkohol i z Jarkiem można wszystko, tylko niech przestanie gadać bzdury, bo z Jarkiem można naprawdę wszystko i powiedz mu, że mu wybaczam. Jakim ty kurwa prawem wypisujesz do mojej kobiety? Ja sobie tego nie życzę, żebyś ty wypisywał, nękał ją jakimiś nagraniami, żabkami. Weź się, chłopie, zastanów, co robisz. Jak nie masz co robić, a nie masz co robić, wiem z pewnych źródeł, no, że jesteś na bezrobociu. Żaden wstyd być na bezrobociu. Wystarczy trochę nos uniżyć i iść do przodu. A nie, no gdzie mieszkanie w Wrocławiu sprzedałem? No rodziców na bruk wywaliłeś? No sorry cię, chłopie, to jest kolejny twój farmazon. Największym farmazonem, jaki może być, to są dwie osoby, do których, przepraszam, dotychczas, które poznałem. To jest Jarek i Jaca. I to wszystko. Także, drodzy widzowie, zamykam temat. Nie, to jest pierwszy i ostatni filmik, to znaczy nie pierwszy i ostatni, ostatni filmik na temat bułki. Ja tobie życzę, bułka, zdrowia, szczęścia, znalezienia pracy, ogarnięcia się, spojrzenia na świat nie z kamery przed sobą, tylko zza kamery. Poczytaj, co ludzie piszą i będzie sikala fonfufle. A wam, drodzy widzowie, nie przejmujcie się, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Ja mam się bardzo dobrze, wspaniale. Działam do tego, w tym kierunku, żeby skończono wobec mojej osoby, że straszenia typu będziesz ręka sprawiedliwości, że to, że tamto, że nikt mnie nikt mi nie grozi, nikt mi nie tego, tylko mi mówi. Ostrzeżenia czarne na białym, żebym ja tu w głowę nie dostał, bo piłeczki fruwają. I będzie sykala fonfufle. Drodzy widzowie, wy tak, ja tak, dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, komentujecie obiektywnie i to jest najważniejsze. Trzymajcie się, pozdrawiam.